Masz problem z wykończeniem rzutów karnych. Co weekend przegrywasz niepotrzebnie mecze, bo ci ten jebany Pogba przeszczelił. Więc już nie płacz nad rozlanym mlekiem. I dzisiaj zaprezentuję wam, jak wygrywać więcej rzutów karnych. Na początku wytłumaczę, jak najlepiej karne bronić, a potem opowiem, jak najlepiej je strzelać. Więc jak bronić karne? Moim zdaniem najlepszy sposób na bronienie karnych jest zrobienie kroku w jednym kierunku, a następnie rzucenie się na tą inną, drugą stronę. Przykład. Werner przygotowuje się do strzału i zanim dotknie piłki, robię krok w lewą stronę, a potem rzucam się na prawą. Zobaczmy to jeszcze raz. Krok w prawą i rzucam się na lewą. Więc dlaczego ta metoda jest aż tak efektowna? Otóż, jeżeli wasz przeciwnik nie strzeli kompletnie w róg bramki, to obronicie karnego, jak zgadniecie właściwy róg. I do tego obojętne, czy rzucicie się w lewą czy prawą stronę, wszystkie karne, które będą kierowane w środek bramki, będziecie też bronić. Hey, that's pretty good. Jeszcze dwie wskazówki ode mnie. Po pierwsze, nie róbcie tego kroku w bok od razu, żeby was wasz przeciwnik nie przeczytał. A po drugie, to bym rekomendował wam tutaj bramkarzy, którzy są ponad 1,95 m, tacy jak Courtois, Pope, Grabara. Czekaj, tu Grabary już nie ma w FIFA? Przejdźmy teraz do jak strzelać rzut karny. I tutaj jest wiele punktów do umówienia. Po pierwsze, zawsze używamy precyzyjnego wykończenia. Dlaczego? Bo czasami nawet jeśli bramkarz wyczuje dobry róg, to i tak piłka trafi do bramki. I to nawet nie musi być zielony timing. Tutaj w tym klipie na przykład Lewandowski trafia do bramki z żółtym timingiem. I co jeszcze, strzał z żółtym timingiem jest lepszy niż strzał bez precyzyjnego wykończenia. Więc co ja bym wam rekomendował przed Weekend League? Wejdźcie na tą arenę i potrenujcie te 20 minut rzuty karne z zielonym timingiem. I co wszystkim powinno być wiadomo, jest to, że jak celujesz na przykład w lewą stronę, to wasz zawodnik też rusza głową w tą samą stronę i może powiedzieć, że sygnalizujesz tak twojemu przeciwnikowi, w jaką stronę będziesz strzelał. I pamiętajcie o tym, bo bardzo często gracze o tym zapominają. Przede wszystkim, co często widzę, jest to, że jak mój przeciwnik pierwszy raz nie trafi, to on po prostu o tym zapomina i celuje w ten sam róg, w który będzie strzelał. Więc to jest taka mała wskazówka ode mnie, ale teraz jak strzelać z tego rzuty karne. Więc co ja robię? Na początku patrzę się na jego bramkarza, co on robi. Na przykład w tym klipie jego bramkarz nic nie robi, stoi na linii i czeka na mój ruch. Co ja w tym przypadku robię? Przyciskam kółko, w tym samym czasie ale celuję w lewo albo prawe okienko. Jak już na początku powiedziałem, zawsze strzelamy karne z zielonym timingiem. I mimo, że jego bramkarz wyczuł róg, to i tak strzeliłem gola. To jest taka, powiedzmy, pierwsza moja taktyka na karne. Ale załóżmy, że widzę, jak mój przeciwnik stosuje tą strategię bronienia karnych, o której na początku już powiedziałem. To wtedy celuję cały czas w środek bramki i wyczekuję, w jaką stronę jego bramka zrobi pierwszy krok. Jak zrobi krok w lewą stronę, strzelam w lewo. Jak w prawą, to strzelam w prawo. Proste. To byłoby tyle, jeśli chodzi o jak wygrywać rzuty karne. Jest to mój pierwszy filmik na tym kanale, więc jak macie jakieś uwagi albo pomysły na następne odcinki, to napiszcie je w komentarzach. Wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siema!